Cześć, witajcie z tej strony Majoreka. Dzisiaj słuchajcie kolejny odcinek, naprawdę kolejny odcinek, bo dziś słuchajcie, widzicie trzy samochody, na które mega pracowałem i oczywiście na nasz samochód, nasze Veneno. A dzisiaj słuchajcie, jest taki odcinek, jak tu widzicie, to Mixis i auto Antek Cosmo Gang. Więc możecie słuchajcie wpadać też możecie na jego kanał wpiszcie, sobie nie powiem wam na razie, ale dobra, dzisiaj sobie jedziemy, bo naprawdę wy mówiliście, że dziś porabiamy coś, czego kurde nie było nigdy, czyli taki odcinek jakby, no jak, gdzie jedziemy, słuchajcie, bo pobiliśmy, słuchajcie, rekord, uwaga, pobiliśmy rekord subskrypcji i bardzo mnie to, słuchajcie, cieszy. Więc właśnie postanowiłem, że odkupimy BMW jutro. Zacupiam autobus. Ale mam nadzieję, że wy doceniacie to, że słuchajcie, właśnie skończyliśmy daily, czyli takie daily, bo specjalnie te daily będą, odcinki będą co dwa dni, więc słuchajcie, możecie wpadać. O kurde, samochód rozwaliłem. Ale jeśli wy jesteście po prostu nowi i chcecie być właśnie na daily, bo nasze daily jest kosackie, więc możecie wpadać na właśnie, nie wiem, no coś tam, kapsel, czy jak to się nazywa, możecie tam sobie wpadać. Więc dzięki, naprawdę, pobyliśmy sobie rekord daily. Dobra, parkujemy naszą furkę, idziemy szybko, kurde, zatrzymaj tą furkę, bo ona jeszcze mi odjedzie. Dobra, więc słuchajcie, otworzymy sobie szybę i dobra, idziemy. Jest zamknięta czy otwarta w końcu? Czekajcie, jest otwarta? Dopiero! Dobra, więc szyba nam się otworzyła. Mam nadzieję, że nic furki nie ukradnie. Więc sobie tak, dobra. I idziemy, słuchajcie, do domku. W zasadzie wyszłam normalnie, słuchajcie, z domu i takie myślę, no dobra. Ej, słuchajcie, samochodu w ogóle nie ma. O co tu gaman? Ej, widzicie, gdzie znacznik na mapie, może pójdziemy się przejść, bo to na pewno gdzieś tam nie ma, jakby było daleko, może lepiej pójdziemy po samochód, więc możecie zobaczyć, nie wiem, no po prostu mnie to dziwnie wygląda, że nam samochód ukradziono, ale dobra, pójdziemy po jakiś samochód nowy, więc naprawdę, no tu jeżdżą autobusy, wszędzie te samochody jeżdżą, ale gdzie jest mój samochód, halo? To bardzo jest dziwne, gdzie jest mój naprawdę samochód. To nie jest w ogóle śmieszne. To nie jest w ogóle śmieszne. Dobra, my właśnie słuchajcie, idziemy sobie poszukiwać nowy samochód. Gdzie ten w ogóle mój Lambo jest, halo? Biały bus jeszcze, kurde, ładnie, naprawdę ładnie. Ale dobra, idziemy szybko. Dobra, widzę tam, może weźmiemy te Porsche jednak. Bo Porsche nie jest takie dobre, jak myślimy. Więc możemy je wziąć szybko iść po chodniku. Szybko, bo jeszcze nam Lambo ukradziono, no. Ale widzicie, znacznik może tam gdzieś jest, słuchajcie. A zobaczymy, słuchajcie, czy tam jest znacznik. Dobra, bierz Porsche, szybko, chłopie. Dobra, jedziemy. Dobra, bierzemy, słuchajcie, samochód i po prostu jedziemy naszym Porsche, więc szybko zaświecamy światło i idziemy, naprawdę, i słuchajcie, ja nie wiem, gdzie to, w ogóle nie wiem, gdzie ten mój samochód jest, naprawdę, no to jest dziwne, kurde, jeszcze, dobra, jedźmy autobusem szybko, bo chcę znaleźć moje Lambo, no, dobra, czyli tu było przydo mnie, nie, tu Lambo było, słuchajcie, przydo mnie, ale gdzie teraz jest, to ja nie wiem, może tutaj, czekaj, może tam jest, może gdzieś tutaj jest, nie, może tutaj być, o kurde, jak biegło, o nie, oj, trochę Porsche się zniszczyło, ale mam nadzieję, że tu jest. Jak zauważymy, słuchajcie, czerwone. Dobra, jedziemy. Kurde, żeby czasem nic nie przepieprzyć. Dobra, więc jedziemy. Ej, jest stacja. Czekajcie, jest stacja. Halo, jest, słuchajcie, stacja jakaś. Patrzcie, czerwonego coś tam jest cicho. Dobra, zaparkujemy tu. Zaparkujemy chyba, słuchajcie, to jest ten chyba Lambo. To jest ewidentnie chyba, słuchajcie, Lambo. Dobra, wysiadaj z auto szybko. Dobra. Porsche, zostań tu. Jak to Lambo? Ej, to Lambo, faktycznie to Lambo, słuchajcie. I tu Lambo jest.
Co ona tu robi? Halo? Halo? Co tu się dzieje? I halo, co? Co tu się słuchajcie dzieje? Dlaczego tu jest moje Lambo? Ej, o co kamano? Ej, rozkradziono mnie. Ej, rozkradziono mnie. Rozkradziono mnie. Dobra, wsiadam szybko. Nie, dobra. Ej, nie mamy kluczyków. Ktoś nam zabrał kluczyki. Czekajcie, może się spytamy tego pana, gdzie są kluczyki. Mi się wydaje. Witam. Widział pan kluczyki? Nie, nie widziałem. Ja się widziałem. No. Dobra, musimy to znaleźć, słuchajcie, no. To słuchajcie, według mnie dziwna. Może ktoś do kosza, słuchajcie, to włożył. Czekajcie, no tu jest ten metal. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Jest. Nie, to jest jakiś kluczyk. Dobra, a może gdzieś tu on jest naprawdę. Tylko nie wiemy gdzie. Ten kluczyk, słuchajcie, jest. Gdzieś tu ten kluczyk, słuchajcie, gdzieś na pewno tu musi być. Co? Ej, cicho. Ten helikopter kradnie chyba samochody, słuchajcie, cargobow, czy jak tam. Dobra, idziemy. Nie mamy kluczyków do naszego Lambo, więc nie wiem, co na to poradzić. No dobra, szybko idziemy po naszego Porsche. Bo nasze Porsche jest bardziej przydatne, prawie, bo... Czekajcie, spytam się tej pani, czy pani widziała. Czekaj, pani, proszę pani, halo, proszę pani, widziała pani kluczyki? Nie. Co? Jak tu ona sobie weszła? A dobra, pewnie sobie tam weszła, ale dobra, nasza bo chyba zostanie na nockę, nie wiem, co na to poradzić. Naprawdę, to słuchajcie, już było dziwne, więc chyba jutro, dobra, otworzmy szybę w ogóle i idziemy. Dobra, więc słuchajcie, uznała, że jednak nie ma tej Lambo, nie ma kluczyków. Chyba, że gdzieś upuściliśmy te kluczyki lub zostawiliśmy w domu. Ale jak ktoś mógł je ukraść, pewnie zaholował, nie? Bo słuchajcie, dobra, jedziemy, więc parkujemy, słuchajcie, na nasze miejsce, gdzie mamy po prostu dom. No tu jest parking, więc sobie zaparkujemy ostrożnie, żeby nie uderzyliśmy w nic. Dobra. Chyba już zgasimy światła, dobra. I co, no i słuchajcie, chyba idziemy, no to niezłe wygląda. Ale dobra, jeszcze trochę zaparkujmy, więc wsiadajmy. Czekajcie, no otworzę drzwi. Pyk, wyjeżdżamy, kurde, tym Porsche. Ja pierdzielę, żeby nie, coś tam uderzyłem. Okej, tak jest lepiej, zobaczmy. Czekajcie, wyjdźmy i zobaczmy. Zobaczmy, czy jest lepiej. No dobra, no jest lepiej, no. Dobra, szyby jeszcze chyba dobra. Nie wiem, słuchajcie, dobra, idziemy w sumie, no, samochód już tak będzie stał. Dobra, do jutra. Dobra, słuchajcie, właśnie szłem i słuchajcie, nie wiem, słuchajcie, sprawdźmy, czy jest w ogóle tam Lambo na tym miejscu, bo wczoraj, słuchajcie, dopiero się, słuchajcie, w ogóle obudziłem, więc pojedźmy może Lambo. Więc wyjeżdżamy i jedziemy na tym mieście, gdzie Lambo mi ukradziono. No, dobra, nie będę tak spoilerował. Chyba tu nie ma. Lambo tu nie ma, no kurde, no. Słuchajcie, no, do mnie coś dziwno, no ktoś cały dzień jeździ tym Lambo, chyba że gdzieś jest zostawione na ulicy. Zobaczmy, bo ja naprawdę tego coś nie widziałem. Dobra, pojedźmy tam i tu, strzymajmy się tu, dobra, chyba tu skręcimy jednak, nie? Ej, i skąd tu Lambo w ogóle stoi? Nie no, halo, no skąd tu Lambo w ogóle stoi, no? No, halo, no, nie no, no, to jest jakiś żart, słuchajcie, jakiś żart, to jest jakiś, słuchajcie, żart. Witam, widziałam pani takiego tego pana, co kradnie auta. Nie wiedziałam. A widziałam pani takie kluczyki czerwone do od tego samochodu za panią? Tak. A gdzie był? W jednym z samochodów pana. No dobra, no ja nie wiem.
Nie, naprawdę gdzie są. Mamo, dziękuję za informację. Dobra, słuchajcie, właśnie tak sobie idę, słuchajcie, po chodniku i nie widzę w ogóle tu Nissana ze wczoraj, bo naprawdę to było dziwne. Naprawdę sobie tak łażę i tu widzicie, znanego Nissana nie ma, ale naprawdę, no, wczoraj, słuchajcie, było dziwne, że nam powstało na jakichś okolicach dziwnych i po prostu, nie, no naprawdę to było dziwne, nie? Nie, no to słuchajcie, było dziwne, naprawdę, i był autobus. Przecież tu znika, ale dobra. No i słuchajcie, właśnie ja nie wiem, o co kaman, że tak po prostu się dzieje, że my się mylam, bo dobra, przechodzę drogą i tyle. Więc ja słuchajcie, nie wiem, o co kaman, ale dzisiaj chyba, no nie wiem, no, czy Nissana w ogóle nie było wczoraj, bo jakby chyba wiedzieliście, że był Nissan, no nie. Ale dobra, jedziemy na centrum chyba miasta. Pojedziemy sobie na centrum miasta, będzie już spokój, więc dobra. Jak widzicie, jest tutaj, nie wiem, no, słuchajcie, gdzieś tu jest w ogóle. Nie ma poza miastem Lambo w ogóle, więc to właśnie jest, słuchajcie, dziwne. Więc słuchajcie, właśnie sobie ej, coś tam było czerwonego, nie, no nie. Znowu Lambo? Czekajcie, zatrzymajmy się tu. O tu, właśnie o tu. Zaparkujemy nasze Porsche i zobaczmy, co to kurde jest, bo ja, słuchajcie, sorry, że tak dziwnie parkuję, ale halo. Ej, czekaj, 3, 4, czerwone i niebieskie. Co tu się? Co? Dlaczego tu Nissan stoi? Halo? Jak ktoś ukradł Nissana. Ej, silnik się w ogóle zepsuł. Ja pierdzielę, Lambo silnika nie ma. Ej, kto się zgubi? Kto się zgubi, normalnie, no co tu się dzieje? Czekajcie, te drzwi zamknę, bo chyba ktoś tu mieszka, ewidentnie ktoś tu wczoraj był pijany. No ja nie wiem naprawdę, co tu się znaczy dzieje w tym Lambo i co tu się dzieje naprawdę. Dobra, dobra, dzięki. Dobra, i tutaj mamy. Dobra i słuchajcie, no ja nie wiem naprawdę, co z tym nie tak, ale dziękuję wam za odcinek. Pamiętajcie, żeby dajcie lajka, jeśli fajny film i fajna seria. Dziękuję wam za odcinek.